Rok 89 zakończony był zdobyciem mistrzowskiego tytułu. A teraz, proszę Państwa, wspaniały triumf TR7 i sytuacja dosyć... nie tyle śmieszna, co dosyć nietypowa, bowiem proszę sobie wyobrazić, że na fotelu kierowcy siedzi pilot. Jaki pilot? Już wyjaśniam. Pilot, który na co dzień być może nawet Państwa wozi po naszym polskim niebie. Pan Piotr Żywina, na prawym fotelu pan Tomasz Schumert. To jak to jest, panie Piotrze? Pilot na fotelu kierowcy w wspaniałym triumfie TR7. No nic wielkiego się nie dzieje. To jest jedyny samochód, gdzie prowadzi dwóch pilotów po prostu i tyle. No to i cała historia. No właśnie, a i cała historia. Chciałem w jakiś sposób być tutaj oryginalny, ale, ale jest jak zawsze. Czyli pilot na fotelu kierowcy i wspaniały triumf TR7. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, jeżeli Państwo chcą zobaczyć te samochody, one są dostępne w parku serwisowym i naprawdę warto się przyjrzeć.
jechali bez pomiaru czasu, ale są na mecie, to jest najważniejsze, kolejny bardzo ważny krok do tego, aby w przyszłości startować już właśnie z licencją i brać udział, walczyć tutaj w wspaniałym...